List do Rzymian, 3 rozdział i przeczytamy od 1 wersetu. Także jeżeli macie Biblię, otwórzcie proszę List do Rzymian, 3 rozdział. Przeczytamy, dzisiaj będziemy rozważali pierwsze 8 wersetów, ale podzielimy ten urywek właśnie na 2 części. Na początku przeczytamy 4, w dalszej części kazania przeczytamy wersety od 5 do 8. Rzymian 3, 1. Czymże więc góruje Żyd, albo co za pożytek jest z obrzezania? Wielki pod każdym względem przede wszystkim ten, że im zostały powierzone wyrocznie Boże. Bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czy niewierność ich zniweczy wierność Bożą? Z pewnością nie. Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą, jak napisano, abyś się okazał sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sądzony. Ojcze, jesteśmy tutaj, by Twoje słowo nas kształtowało, nasz charakter, nasze myślenie, byśmy kochali Cię ze wszystkich sił i całym sercem, rozumem, a bliźniego swego jak siebie samego. Prosimy Cię, aby Twój Duch otwierał nasze oczy, abyśmy zdołali pojąć, jak mówi Twoje słowo, ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyśmy byli wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen. Na początek muszę przypomnieć to, czego nauczyliśmy się z poprzedniego urywka, czyli z 2 rozdziału Listu do Rzymian. Paweł nauczył nas, że nie wszyscy Żydzi są Żydami. Nie tylko, że Żydzi nie są Żydami, nie wszyscy Żydzi są Żydami. Nie wszyscy chrześcijanie są chrześcijanami. Nie wystarczy, Paweł mówił, nie wystarczy obrzezanie ciała. Mówi do Żydów, musisz mieć obrzezane serce. Nie wystarczy ochrzczenie twojego ciała, musisz mieć ochrzczone serce. I dzisiaj pojawia się kolejna lekcja do nauczenia, że ci, którzy nie są prawdziwie Żydami, którzy nie są wewnętrznie Żydami, są obrzezani tylko na ciele, a nie w sercu, tacy ludzie, Paweł mówi, są jednak Żydami. I słuchajcie, to samo dotyczy chrześcijan. Ochrzczeni członkowie Kościoła są chrześcijanami w jednym sensie, w jednym znaczeniu użycia tego słowa. A mianowicie, wszyscy należymy do wspólnoty uczniów Jezusa. Wszyscy, jeżeli jesteśmy członkami Kościoła, to jesteśmy po prostu członkami ciała Chrystusowego. Ale niekoniecznie, to jeszcze nie oznacza, że wszyscy są chrześcijanami wewnętrznie. Czyli można być członkiem ludu Bożego, co nie jest byle czym. To nie jest jakaś pusta formalność. Ale można być częścią ludu Bożego bez odrodzonego serca. I to jest sytuacja, która Bogu się nie podoba. Jest to sytuacja, która teoretycznie jest możliwa, ale Bóg nie ma w tym upodobania. Na przykład Judasz. No to jest taki klasyczny przykład, chyba najbardziej wyrazisty, nie? Że Judasz co do statusu, można powiedzieć, był uczniem. Kiedy Biblia wymienia imiona apostołów, to tam jest też Judasz. Nie ma powiedziane, nie, Judasz nie był prawdziwym apostołem, bo on był synem zatracenia. Nie, był. Judasz był apostołem, był uczniem Jezusa, a jednocześnie nie był narodzony na nowo. Czyli nie mówimy, czy Judasz był uczniem Jezusa, czy był narodzony na nowo. Mówimy jedno i drugie. Był uczniem Jezusa, ale nie był odrodzony. Nie mówimy, że musimy wybierać, tak? Oba te twierdzenia są prawdziwe. Czyli jeżeli jesteś ochrzczony, jeżeli dołączyłeś do Kościoła, to jesteś chrześcijaninem w jednym sensie, a mianowicie takim, że należysz do wspólnoty uczniów Jezusa, jesteś częścią widzialnego ciała Chrystusa, czyli Kościoła, ale jeżeli nie narodziłeś się na nowo, to nie jesteś chrześcijaninem w drugim sensie, czyli chrześcijaninem wewnętrznie, w sercu. Mówi Paweł. Czyli 2 rozdział Rzymian kończy się podaniem przez Pawła definicji prawdziwego Żyda, tego Żyda wewnętrznie. Ale teraz w 3 rozdziale Paweł wraca tutaj do tego tradycyjnego użycia słowa Żyd, tak jakby pytał, czy w związku z tym Żydzi, członkowie Izraela, członkowie ludu Bożego w Starym Przymierzu, nie są naprawdę Żydami, bo nie mają obrzezanego serca. Jeżeli tak jest, no to w ogóle jaka jest w ogóle korzyść z bycia Żydem, pyta Paweł,
jaka jest korzyść z tego, że ktoś należał do Izraela? I wielu doszłoby do wniosku, no, że nie ma żadnej korzyści. Ale Paweł mówi no, dokładnie coś odwrotnego. Mówi, czymże więc góruje Żyd? Albo co za pożytek z obrzezania? Mówi, wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone wyrocznie Boże. Czyli głównym powodem, dla którego istnieje korzyść z zewnętrznego obrzezania ciała, jest to, że obrzezani, że Żydzi zostali oddzieleni dla Boga w przymierzu zawartym na górze Synaj i otrzymali Słowo Boże, otrzymali Pismo Święte. I owszem, Paweł mówi dalej, niektórzy nie uwierzyli Bogu, ale Paweł odpowiada na to, no ale co z tego? Czy nie, i tłumaczy, czy niewiara członków ludu Bożego niszczy Boże dary i błogosławieństwa, że one przestają być błogosławieństwami? No nie, no są błogosławieństwami, które człowiek po prostu odrzucił czy podeptał. Czyli z powodu niewiary Izraela przywileje nie przestały być przywilejami. To jest ta argumentacja Pawła. Ich niewiara nie sprawia, że wierność Boża jest bezskuteczna. Nie? Czyli to jest to samo pytanie. Czy Europa, współczesna Europa, wypełniona ochrzczonymi, niewiernymi członkami Kościoła, czy taka Europa, czy taka kultura może cofnąć chwalebną prawdę głoszoną w chrzcie? No nie, nie mówimy, że a to ten chrzest jest niczym, bo wielu ludzi podeptało go i ma go za nic i w ogóle żyją jak niewierzący, albo są niewierzący. Więc chrzest nie jest, tak zobaczcie, wielu argumentuje. Chrzest nie jest chrztem, chrzest dzieci nie jest chrztem. Dlaczego? Bo wielu ludzi potem żyje, tych ochrzczonych, żyje jak, no odchodzi od Boga. Więc należy powtórzyć ten chrzest. Paweł nie w ten sposób argumentuje, mówi, chrzest jest chrztem, obrzezanie jest obrzezaniem i co z tego, że nie uwierzyli? Nie są w stanie podeptać Bożych darów, one wciąż są Bożymi darami i błogosławieństwem. Także naszym zadaniem nie jest dostosowywanie skuteczności sakramentu do zachowania ludzi. Nie od tego zależy skuteczność znaku Bożego. Odwrotnie, mówimy ludziom, postępuj w zgodzie z tym, co Bóg oznajmił ci w chrzcie. W Starym Testamencie Bóg tak samo mówił do Żydom, postępujcie tak, czy zgodnie z tym, co zakomunikowałem wam w obrzezaniu. Postępujcie zgodnie z tym i przede wszystkim zwróćcie uwagę, że obrzezanie ciała wskazuje na potrzebę obrzezania serca. Także zobaczcie, obrzezanie w Starym Testamencie czy chrzest w Nowym są obiektywnie Bożymi pieczęciami, niezależnie od tego, czy człowiek, który je otrzymał, jest wierny czy nie. I Paweł tutaj mówi, niewierność człowieka w Bożą prawdomówność nie niszczy Bożej prawdomówności. Raczej ściąga na człowieka Boży sąd. Czyli nie mówimy, że skoro wielu ochrzczonych w niemowlęctwie okazuje się być niewierna, to chrzest nie ma sensu i taki nie ma żadnej korzyści w ogóle z bycia ochrzczonym. Nie, odpowiadamy to, co Paweł. Bóg jest wierny. Chrzest nie przestaje być Bożym znakiem, gdy człowiek go depcze. Boży dobry znak i dar nie przestaje być darem od Boga, gdy człowiek postępuje wbrew temu, co ten dar oznacza. Pamiętacie, Koryntianie, którzy spożywali wieczerzę pańską niegodnie, nie spowodowali, że wieczerza przestaje być wieczerzą, że Boży sakrament przestaje być ustanowieniem o duchowych konsekwencjach. Ich postępowanie raczej sprowadzało na nich sąd w postaci tego, że wielu, Paweł mówi, wielu z nich pochorowało, a niektórzy nawet pomarli. Czyli zobaczcie, wciąż duchowe konsekwencje Bożego znaku były, tylko akurat w tym przypadku Koryntian to były konsekwencje negatywne, ponieważ podeptali sakrament. Zwróćcie uwagę, że kiedy Paweł mówi, jaka jest korzyść z bycia Żydem, to wymienia drugi werset, przede wszystkim ten, że zostały im powierzone wyrocznie Boże. Tutaj słuchajcie, to wyrocznie Boże, to może nasuwa wiele pytań, co to znaczy, jakie wyrocznie Boże? Inne tłumaczenia są tutaj jasne.
Biblia Tysiąclecia mówi, przede wszystkim zostały im powierzone słowa Boże. Otrzymali po prostu Pismo Święte. Biblia Gdańska mówi, zostały im powierzone wyroki Boże, czyli Tora. Biblia Ekumeniczna mówi, tłumaczy, że zostały im powierzone słowa Boga. Czyli zobaczcie, Żydzi otrzymali prawo, Paweł nazywa to, tutaj nasze tłumaczenie, wyrocznie Boże, czy większość innych tłumaczeń, otrzymali słowo Boże. I to jest, zobaczcie, to jest prosta rzecz, ale to jest bardzo ważna lekcja dla nas. Apostoł Paweł z natchnienia Ducha Świętego nazywa pisma Starego Testamentu, czy prawo Boże, które otrzymał Izrael, mówi, to są słowa Boże. Tak z natchnienia Ducha nazywa je apostoł. Czyli jeżeli ktoś bierze Stary Testament, bierze, nie wiem, Pięcioksiąg Mojżeszowi, prawo Boże, jeżeli chce poprawnie nazywać ten zbiór pism, powinien to zrobić za Pawłem. To jest słowo Boże. To nie jest jakiś kulturowy spis przepisów mojżeszowych, który wymyślił Mojżesz. Nie, Paweł nazywa to Słowem Bożym. Co więcej, mówi, że to Pismo Święte, te wyrocznie Boże, zostały przekazane Żydom. Im zostały przekazane Słowa Boże. Innymi słowy, Słowa Boże spisane zostały przekazane Kościołowi Starego Testamentu w tym przypadku. Zostały przekazane ludowi Bożemu. To niesie oczywiście wiele konsekwencji, tutaj tylko na dwie zwrócę uwagę. Skoro Słowo Boże zostało przekazane Izraelowi, czyli Kościołowi w Starym Przymierzu, to to oznacza, że Pismo Święte, tak jak mówi Piotr, nie jest do dowolnej interpretacji i czytania, nie jest do czytania w oderwaniu od mądrości Kościoła i w oderwaniu od wspólnoty Kościoła. Dlatego tak ważne jest to, żebyś słuchała Pisma Świętego w Kościele. A kiedy, nie wiem, mamy czytania, kiedy Radek dzisiaj czytał trzy teksty, to nie jest, słuchajcie, byle co. Można powiedzieć, że Bóg przemawia oczywiście ustami starszych czy pastora, kiedy jest głoszone albo czytane Słowo Boże, ale nastaw swoje uszy na słuchanie. Nie tylko oczy na czytanie, ale też uszy na słuchanie. Indywidualna lektura Pisma Świętego jest dobra. Tak, czytaj Biblię w domu, to jest duchowy pokarm, ale to jest uzupełnienie nauczania i czytania, których powinieneś słuchać w kościele. To nie jest zamiast. Jak czytasz Biblię w domu, to nie możesz powiedzieć, a to ja do kościoła po co mam iść? Oni czytają tą samą Biblię, co ja mam w domu, więc mogę sobie równie dobrze w domu czytać. Nie. Słowa Boże zostały przekazane Kościołowi. W Kościele powinieneś uczyć się Słowa Bożego, słuchać Słowa Bożego. I drugi wniosek, skoro Pismo zostało powierzone Izraelowi, czyli Kościołowi, to Kościół nie może poddawać się kontroli nad Pismem, na przykład w wydaniu liberalnych seminariów, w wydaniu liberalnych badaczy, którzy dochodzą do wniosku, piszą książki, i ogłaszają na przykład, Mojżesz nie istniał, Abraham nie istniał w historii, potop się nie wydarzył, morze się nie rozstąpiło i w ogóle niemożliwe jest, żeby umarli powstawali z grobów. I niestety wielu duchownych i członków kościoła, duchownych tak zwanych, uczy się od tego typu ludzi, którzy mają, nazwijmy to, w głębokim poważaniu mądrość kościoła. Tak? Zwykle takie nauczanie pochodzi od ludzi, którzy właśnie nie chcą poddać się nauczaniu Kościoła, bo mają tytuły naukowe i pracują, wykładają w seminariach albo uczelniach. Są profesorami, doktorami teologii, ale zobaczcie, każdy teolog, każdy rektor seminarium czy profesor biblistyki powinien uczyć się Biblii, Słowa Bożego, wykładanego, głoszonego w Kościele. I Paweł tutaj łączy ze sobą, zobaczcie, trzeci i czwarty werset, tutaj przeciwstawia w trzecim i czwartym wersecie, mówi, z jednej strony mówi o niewierze Izraela, bo cóż, jeśli niektórzy stali się niewierni, czy ich niewierność miałaby zniweczyć wierność Boga, czyli tak, przeciwieństwo, niewierność Izraela, wierność Boga,
I podobnie w czwartym wersecie mówi: z pewnością nie, wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą. Jak napisano, abyś okazał się sprawiedliwy w wyrokach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sądzony. Tutaj Biblia Tysiąclecia mówi, że Bóg musi okazać się prawdomówny, że Bóg jest prawdomówny, a człowiek w przeciwieństwie do Boga jest kłamcą. Tutaj Paweł cytuje Psalm 51, który mówi, że Bóg pozostał wierny Dawidowi, nawet kiedy Dawid okazał się być niewierny Bogu. I taki jest Bóg. I taki jest człowiek. My często okazujemy niewierność, ilekroć zgrzeszymy, ale Bóg jest zawsze wierny. I krew Jezusa obmywa tych, którzy grzechy szczerze wyznają. I teraz zobaczcie, ciekawa jest tutaj właśnie ta charakterystyka Boga i człowieka. Bóg jest prawdomówny i wierny, człowiek zaś jest kłamcą. I to jest, słuchajcie, bardzo trudne do przyjęcia dla współczesnego człowieka, ale Bóg nie potrzebuje naszej jakiejś pięknej, jaśniejącej prawości, żeby rozwijać swoje królestwo. To, czego Bóg chce przede wszystkim, to to, przynajmniej na początku, żebyś uznał, kim jesteś tak naprawdę z natury. A więc jesteś grzeszny od poczęcia i potrzebujesz Bożego przebaczenia i Bożej łaski. I teraz są nurty, które próbują chronić reputację Pana Boga, mówiąc, że ale jak to my jesteśmy grzeszni od poczęcia? Przecież Bóg raczej chce, to jest dobry Bóg, więc raczej chce, żebyśmy też myśleli o sobie dobrze, że jesteśmy całkiem w porządku. Owszem, czasami noga nam się powinie, ale generalnie nasza duchowa kondycja jest w miarę okej. No otóż nie. Bóg chce przede wszystkim, żebyś myślał o sobie nie optymistycznie, tylko prawdziwie. I teraz nie brońmy Bożej reputacji, myśląc sobie, że a Bóg to musiał upodobać sobie, wybrać to, co czyste, chwalebne i dobre. No nie, wybrał to, co liche, hańbiące, niepozorne. Tak jak wybrał Izrael, który wcale nie był najpotężniejszym i najliczniejszym ludem w Starym Przymierzu. A jednak wybrał Izrael. Bóg wybrał, mówi Paweł, to, co w oczach świata głupie, liche, niepozorne, żeby uczynić z nas swój lud, oczyścić, uczynić chwalebnymi i sprawiedliwymi przez pryzmat dzieła Jezusa. Czyli musimy sobie to przypominać, że Chrystus naprawdę umarł za grzeszników. Bóg nas ukochał, kiedy żyliśmy w grzechu. I nie na miejscu jest myślenie, no akurat mi to Bóg nie musiał zbyt wiele przebaczać, bo aż takim zagorzałym grzesznikiem to nie jestem. To słuchajcie, jeżeli ktoś tak myśli, to no nie rozumie powagi swojego grzechu i nie rozumie siły i znaczenia dzieła Jezusa. Jeżeli jesteś grzesznikiem, powinieneś po prostu szczerze te grzechy wyznawać, tak jak Dawid po tym, jak zgrzeszył, popełnił cudzołóstwo, potem morderstwo, w psalmie 51. Zobaczcie, to jest ciekawe, jak on wyznaje grzech. I mówi tak, przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem. Uczyniłem to, co złe w oczach twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Zwróćcie uwagę, Dawid był winny cudzołóstwa, nielojalności wobec swojego podwładnego, zdradził go. Następnie był winny morderstwa, a potem politycznego tuszowania tego skandalu i tych ohydnych grzechów. Tak wiele innych osób było zamieszanych w grzech Dawida. A jednak Dawid co mówi? Wyznaje, mówiąc do Boga, przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem. Uczyniłem to, co złe w twoich oczach. Czyli zwróć na to uwagę, kiedy zgrzeszysz przeciwko ludziom, to przede wszystkim grzeszysz przeciwko Bogu. I pierwszą osobą, której powinieneś wyznać swój grzech, jest Bóg, nawet jeżeli zgrzeszyłeś przeciwko innej osobie. Najpierw powinieneś iść do Boga i wyznać Jemu swój grzech, a drugą osobą to jest ta osoba, przeciwko której zgrzeszyłeś.
i do niej też powinieneś się udać, wyznając swój grzech. Ale pamiętaj, każdy grzech jest wymierzony przeciwko niebu, przeciwko Bogu, ponieważ jest jak po prostu próba obalenia go z tronu. Apostoł Paweł no właśnie tego naucza, że wszyscy jesteśmy pod wpływem grzechu. Musimy sobie to naprawdę uświadamiać co jakiś czas. Ktoś powie, no dobra, jestem grzesznikiem, ale Biblia często nam przypomina, nie po to, żeby nas pognębiać, ale żeby pokazać, jak wiele nam przebaczono, kim naprawdę jesteśmy w Chrystusie. Człowiek niemoralny, prowadzący życie jak ten syn młodszy, marnotrawny, i człowiek porządny, taki jak ten starszy syn z tego podobieństwa, ale obaj ci ludzie, nienawróceni do Jezusa, są w tej samej sytuacji. Tak, potrzebują przebaczenia. I oczywiście nie znaczy to, że każdy z nas jest w tym samym stopniu grzesznikiem. Możemy powiedzieć, jeden grzech jest większy, drugi jest mniejszy. Ale zarówno złodziej, jak i gwałciciel złamali prawo. Chociaż w inny sposób. Ale ich status jest identyczny. Są przestępcami. I tak samo jest z nami. Wszyscy na różne sposoby złamaliśmy prawo Boże, więc wszyscy jesteśmy zgubieni, a tych rzeczy się nie stopniuje. I tutaj myślę, że dobrym przykładem jest ilustracja zaczerpnięta z komentarza listu do Rzymian Tima Kellera. On mówi tak, wyobraźmy sobie trzy osoby próbujące przepłynąć z Hawajów do Japonii. Pierwsza nie umie pływać, tonie zatem, gdy tylko traci grunt pod nogami. Druga jest kiepskim pływakiem. Udaje jej się przepłynąć jakieś 20 metrów i potem idzie na dno. Trzecia to utytułowany mistrz pływacki, który przez długi czas płynie ostro do przodu. Ale po 50 kilometrach zaczyna mieć kłopoty. Po 65 zaczyna powoli tonąć. Aż w końcu po 80 kilometrach idzie na dno. I teraz dalej Keller pisze, czy któraś z tych osób zatonęła bardziej niż inna? Nie. Fakt, że ktoś przepłynął dłuższy dystans od innych, nie ma żadnego znaczenia. Żadna z tych osób nie znalazła się nawet w pobliżu Japonii, a wszystkie spotkał ostatecznie ten sam koniec. I podsumowuje, żaden człowiek nie może nawet zbliżyć się do prawości serca, której chce Bóg, dlatego potrzebujemy Jezusa. Dlatego ja potrzebuję Jezusa, dlatego ty potrzebujesz Jezusa. I teraz druga część tego urywka, przeczytamy od 5 wersetu. Jeśli bowiem nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy, gdy gniew wywiera? Po ludzku mówię. Z pewnością nie, bo jak Bóg ma sądzić ten świat? Jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża tym bardziej przyczynia się do chwały Jego, to dlaczego jeszcze ja miałbym być sądzony jako grzesznik? I czyż jest tak, jak nas spotwarzają, jak niektórzy powiadają, że my mówimy, czyńmy złe, aby przyszło dobre? Potępienie takich jest sprawiedliwe. Czyli Paweł tu tak naprawdę mówi, że cel nie uświęca środków. Czyli jeżeli jesteś chrześcijaninem, to nie możesz oszukiwać, kłamać i manipulować, mówiąc, ale to jest w dobrym celu. Nie możesz grzeszyć, zasłaniając się Bożą łaską. No ale przecież jestem usprawiedliwiony, w Chrystusie jestem bezpieczny. Naszym celem zawsze powinno być posłuszeństwo Bogu, a Jemu pozostawienie skutków naszego posłuszeństwa i wierności. Nie możesz mówić, z powodu mojego grzechu ludzie podziwiają Boga jeszcze bardziej, bo on łaską, tą ogromną, wspaniałą łaską przykrywa mój grzech. Więc jak może jeszcze karać mnie za grzech, który przynosi mu jeszcze korzyść, bo ludzie zachwycają się, jak łaskawy i wspaniały jest Pan. Paweł mówi, żadną miarą. Bóg nie byłby Bogiem, gdyby nie zważał na grzech. I Paweł mówi, ale są tacy ludzie, którzy mówią, ale moja ciemność podkreśla jego jasność. On nie może potępić mnie za coś, co prowadzi do tak wspaniałych rezultatów. Czyńmy złe, aby przyszło dobre, 8 werset. No i Paweł podsumowuje to krótko,
potępienie takich jest sprawiedliwe. Czyli Paweł pisze tu o ludziach, którzy Bogu będą zarzucać nawet niesprawiedliwość, kiedy wywiera grzech, kiedy wywiera gniew, gdy sądzi tych, którzy mówią, ale za co? Przecież mój grzech przyczynia się do tego, że lśni jego łaska. To za co mnie jeszcze sądzi? To jest tak głupie, to jest tak perfidne. I tutaj zobaczcie, Paweł właściwie w tym trzecim rozdziale, on się już zbliża do końca rozważań o ludzkiej grzeszności. Powoli przechodzi do łaski. Zaraz zacznie nam mówić o Bożej łasce i dziele Jezusa. Ale kiedy Paweł mówi o grzechu, już kończy ten rozdział, to ludzka duma nie chce mówić o grzechach własnych i konsekwencjach ludzkiego grzechu. Człowiek lubi mówić o grzechach Boga. No ale Bóg jest niesprawiedliwy, gdy wywiera gniew, kiedy ja grzesząc przyczyniam się przecież do Jego chwały, bo On przebacza, niech ludzie widzą, jak wspaniały jest Pan, jak litościwy. I tak jest, zobaczcie, do dzisiaj. Strategią niektórych ludzi jest to, że bronią swojego grzechu, jak? Atakując Boga. I zapraszają do rozmowy na ten temat. I oczywiście prawda, że Bóg jest całkowicie suwerenny, jest prawdą, którą naprawdę łatwo przekręcić, łatwo po prostu obrócić i oczernić nawet tę prawdę. Czyli na przykład, skoro Bóg panuje nad wszystkim i wszystko jest częścią Bożego planu, to możemy zapytać, to czy ludzki grzech jest również częścią Bożego planu? No i jeżeli chcesz być biblijnie, jeżeli chcesz udzielić biblijnej odpowiedzi, powinieneś powiedzieć tak. Bez żadnego poczucia wstydu. Bez drapania się za głowę. Tak. Wszystko, co się dzieje, jest częścią Bożego planu. Teraz kolejne pytanie. Dlaczego w takim razie Bóg sądzi człowieka za coś, co zaplanował? Co Bóg zaplanował? No i odpowiadamy, ponieważ Pismo Święte uczy nas, że człowiek jest w pełni odpowiedzialny za swoje czyny, a Bóg nie jest autorem naszego grzechu. No i dalej pytanie. No dobrze, ale skoro grzech człowieka sprawia, że Bóg przebaczając naszą winę, manifestuje swoją łaskę, to może grzeszmy, żeby Boża łaska jaśniała jeszcze bardziej. Odpowiedź Pawła: żadną miarą. Człowiek jest niewolnikiem tego, komu służy. Albo niewolnikiem grzechu, kiedy pławi się w nieprawości, albo Chrystusa, gdy prowadzi prawe życie. I teraz ważne jest jedno. W odpowiedziach na ten temat nie powinieneś się wstydzić żadnych prawd Pisma Świętego. Nie musisz się tłumaczyć tak, jakbyś usprawiedliwiał Boże działanie. Kiedy mówimy o tym, że Bóg planuje wszystko, łącznie z grzechem czy i ze złem, to jest też część Jego planu. Możemy zadawać pytanie, dlaczego, jaki jest w tym cel. To oczywiście jeszcze raz podkreślam, nie oznacza, że Bóg jest autorem grzechu, bo uczynił nas odpowiedzialnymi, więc jedną i drugą prawdę musimy podkreślać. Boża suwerenność, Boży plan i ludzka odpowiedzialność. Jeżeli ktoś mówi, mi się to kłóci, no to jak, Bóg planuje, to, czy też ja jestem winny naprawdę? Odpowiadamy jedno i drugie. Ale ja nie potrafię tego pogodzić sobie w głowie. Jak jedno i drugie może być prawdą? Odpowiadamy, to nie mój problem. Naszym powołaniem jest odpowiadać zgodnie z Bożym Słowem. Ktoś może to zrozumie, ktoś nie. To nie ma znaczenia. Ważne jest to, co mówi Bóg, a nie czy człowiek to rozumie. Oczywiście powinniśmy dążyć do zrozumienia, jak to jest możliwe, ale ostatecznie nie od naszego zrozumienia zależy, czy te stwierdzenia są prawdziwe. Czyli kiedy mówimy na przykład, że Bóg nakazał zniszczyć mieszkańców Jerycha, to nie musimy o tym mówić z zakłopotaniem. Bo oczywiście niewierzący będą mówić, no Bóg nakazał zabić tutaj mieszkańców pięknej kultury, tam w Starym Testamencie niszczył, nakazał Izraelowi zabijać. Kiedy mówimy o piekle, nie musimy o tym mówić z rumieńcami na twarzy. Nie musimy o tym mówić bez ściszania głosu, ponieważ to nie sędzia,
powinien się wstydzić, wymierzając karę przestępcy. To grzesznik powinien pokutować ze swoich win, a nie Bóg tłumaczyć się z tego, że jest Bogiem. To człowiek jest na ławie oskarżonych i dlatego człowiek chce, i to rozpaczliwie chce, żeby to Bóg był na ławie oskarżonych. Tak jak w książce C.S. Lewisa. Bóg na ławie oskarżonych. Jest taka książka. Polecam. I teraz zobaczcie, jeżeli człowiek oskarża Boga, jesteś niesprawiedliwy. Dlaczego robisz to, co robisz? Jeżeli człowiek ma być sędzią Boga, co już brzmi jak absurd, to oczywiście możemy zapytać, skąd pochodzi standard tego osądu. Na co się powołasz, żeby mówić, że Bóg jest sprawiedliwy, a tu jest niesprawiedliwy, a tutaj robi źle? Tak? I jedynym standardem sądu jest charakter świętego, wszechmocnego, zawsze sprawiedliwego Boga. Boży charakter został nam objawiony w Piśmie Świętym. Nigdzie indziej. Jeśli chodzi o to natchnione objawienie. I od razu powinno nam przyjść na myśl twierdzenie apostoła Pawła z listu do Rzymian 9, kiedy mówi: o człowiecze, kim ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? Czyli Paweł mówi w dalszej części Rzymian, że spór człowieka z Bogiem przypomina spór garnka z garncarzem. I problem z piekłem, potępieniem, gniewem Bożym, sądem albo Bożą pomstą wobec nieprawych nie polega na tym, że to wszystko jest po prostu zbyt niesprawiedliwe, tak jak ludzie zarzucają Bogu. To jest niesprawiedliwe. Problem polega na tym, że człowiek właśnie chroni się w ten sposób, mówiąc takie bzdurki, przed perspektywą właśnie prawdziwej sprawiedliwości. A to dlatego, że ta sprawiedliwość jest dla ludzi przerażająca, jeśli ukochali nieprawość. I wtedy wymyślają, to niesprawiedliwe. No właśnie odwrotnie, to jest ze wszechmiar sprawiedliwe, a ty szukasz swojej kryjówki w nieprawościach. I taki człowiek będzie próbował chronić się w oskarżeniach wobec Boga. O, on jest okrutny, on pozwala na zło, niedobry Bóg, nie wierzę w Niego. I nasza odpowiedź zawsze powinna iść dwutorowo. Pierwsze, Bóg jest zawsze dobry i święty we wszystkim, co czyni. I kiedy mówimy o Bożym działaniu, na przykład w Starym Testamencie, nie powinniśmy się tego wstydzić albo tłumaczyć Pana Boga, że wiesz, ale to było tam kiedyś, w Starym Testamencie. Tak jakby było jakieś, jakbyśmy wierzyli w dwóch bogów, innego w starym i innego w nowym. I po drugie, odpowiadając, zawsze pamiętajmy, że to morderca jest winny, a nie sędzia, który go skazuje na śmierć. Dlatego zamiast brnąć w nonsensowne oskarżenia, człowiek powinien się po prostu nawrócić. Nawrócić z grzechów, włączając to po prostu brzydki grzech oskarżania Pana Boga. Podsumowując, po pierwsze, bycie w kościele, Pismo Święte, które masz w domu, którego słuchasz też na nabożeństwach, to są, słuchajcie, niesamowite błogosławieństwa od Pana Boga. Tak jak Paweł mówi, otrzymałeś wyrocznie Boże, otrzymałeś Słowo Boże. I to jest też dla nas zachęta. Nie bądź jak ten niewierny Izrael, o którym tutaj Paweł pisze, który otrzymał, chlubiąc się tym, że otrzymaliśmy, ale nie przestrzegał. Czyli to jest to pytanie, czy jesteś wierny temu, co masz, co otrzymałeś? Czy żyjesz w zgodzie z tym, co Bóg zakomunikował ci w chrzcie? A zakomunikował, że jesteś jego uczniem, należysz do jego rodziny, jesteś włączony do przymierza. Żyj zgodnie z tym. Ufaj Bogu zgodnie z tym,
co Bóg zakomunikował ci w chrzcie. Jeżeli tego nie robisz, to nie jest tak, że chrzest przestał być chrztem. Nie odchrzcisz się. Będziesz albo wiernym, albo niewiernym, ochrzczonym. Po drugie, jeśli nie ma Boga, to nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość. Jeżeli nie ma Boga, to nikt nie może oskarżać Boga o zło. Jeśli nie ma Boga, to nie ma podstaw, żeby się oburzać na Holokaust. Nie ma wówczas dobra, zła, nie ma standardu etycznego, zostaje prawo siły, ślepy traf, przypadek, opinia większości albo inne absurdy budowane na piasku. Po trzecie, człowiek, który doświadczył Bożej łaski, to człowiek, który nie traktuje jej jako alibi dla grzechu. Boża łaska jest pełna mocy. Jeżeli doświadczyłeś Bożej łaski, to pamiętaj, Boża łaska jest mocna i przemienia człowieka, przemienia grzesznika w królewskiego syna, królewską córkę, którzy prowadzą życie posłuszne Bogu. Dlatego jeszcze raz, żyj zgodnie z tym, kim jesteś. Zbawionym przez wiarę w Jezusa, Bożym dzieckiem. Ufaj Jemu, podążaj za Jego słowem, prowadź życie godne ucznia Chrystusa. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, dziękujemy Tobie, że nas pouczasz, korygujesz, prostujesz nasze ścieżki. Wierzymy, że to jest pokarm dla naszej duszy i daj Panie, abyśmy byli nie tylko słuchaczami Twojego słowa, ale wykonawcami Twojej woli. I modlimy się o to przez imię Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen.